błędy, jakie występują. Pierwsza rzecz, pierwszy błąd, brak rotacji głową. Muszę obserwować partnera, żeby wiedzieć, gdzie kopnie. Tak, hop, 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 hop. Obserwuję go kątem oka. Druga rzecz, noga. Musi być pośladkiem. Jeśli jest to jakoś tak, to jest to za długo trwa. Może być też taki błąd. Wcześniej wyprostuję nogę. Też nie dobrze. Tu. Krótko. Czyli technika jest najszybsza i ma największą siłę. Jest dynamiczna. Kolejny aspekt. Często nie dokręcacie. Nie dokręca się kopięcia z powrotu, czyli jest. O tu. Nie mogę tak skręcić tułowia, żeby dokręcić technikę. Podstawa to głowa. Za głową idzie ciało. Najpierw skręcę głową, hop, a potem kręcę biodrami. I tutaj jest technika. Co jeszcze może nam się nie udać? No. Możemy podczas kręcenia obrotu wychylić tu do tyłu, do przodu, na bok, czyli zrobić coś takiego. Wtedy tracimy równowagę. Jak do tyłu, to będzie coś takiego. Tak? Jak kopię, to energię przekazuję do przodu. Tak? Chciałbym wejść w przeciwnika. Wtedy jest duża siła. Jak się odchylę, czyli zrobię tu do tyłu, to raz tracę równowagę, dwa, że ta siła idzie tutaj ze mną w tył. To jest niepotrzebne. Praca głowy. Zobacz. Jak dobrze wiem. Zobacz. Jak zrobić, żeby dobrze kręcić kopięcie z powrotem. Nie mogę podczas. Czy w jedną, czy w drugą stronę wychylać się. Jeśli się będę, zobacz, spróbuję zrobić przez około 180 stopni i wychylić tułów na bok. Jest bardzo trudno utrzymać równowagę. I tak samo tutaj. Nie ma żadnego wychylania się do przodu, do tyłu, na boki. Dzięki za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów.